Czy czołg K2 jest lepszy od czołgu M1 Abrams? Ponieważ jesteśmy użytkownikami kilku typów czołgów, o tym też kiedyś porozmawiamy, ten temat poruszałem już na moim drugim kanale, to można powiedzieć, że nasi czołgiści są dosyć doświadczeni w tej materii, tylko że jeśli chodzi o nowe czołgi, o zakupy zupełnie nowych czołgów, to tutaj mamy no, tylko dwie konstrukcje czyli właśnie wspomnianego K2 oraz Abramsa. Ponieważ musimy pamiętać, że kupujemy nowe kadwójki, chociaż no, część z tych kadwówek, które tak szybko zostały dostarczone, to tutaj byśmy mogli dyskutować. Oraz poza tymi 116 Abramsami w wersji FEB, które są takim uzupełnieniem w zamian za te T72 i PT91, które poszły na wschód, kupujemy jeszcze 250 nowych. Tu też byśmy mogli o tym dyskutować. Abramsów. M1A2 Abrams v 3 Czyli ten najnowszy typ, najnowsze rozwiązania, jakie zostały zastosowane na Abramsach, które trafiają do służby w Stanach Zjednoczonych od roku 2020. I tutaj pojawia się pytanie: czy gdy spojrzymy na te nasze nowe czołgi i gdy spojrzymy na to, że tych K2 chcemy jeszcze więcej, ta kolejna umowa na kolejne 180 czołgów K2 ma się pojawić jeszcze w tym roku. To warto się zastanowić, czy K2, ten południowo-koreański czołg, jest lepszy od czołgu Abrams. I porównamy te trzy najważniejsze kwestie, według których porównuje się czołgi: czyli siła ognia, opancerzenie oraz mobilność. Tutaj, może na początku, podziękuję wszystkim, którzy mnie wspierają. Patronite, postawienie symbolicznej kawy, komentarz z super podziękowaniem również tym, którzy. Oceniają, polecają, wskakują na mojego XA, spoglądają na kartę społeczności, gdzie wrzucam materiały z pozostałych kanałów. I teraz przejdźmy do tego porównania i zacznijmy od siły ognia. Oba czołgi posiadają 120 mm armaty automatyczne, które mają identyczne korzenie. Jeśli chodzi o możliwości, to są one zbliżone, chociaż tu należy pamiętać, że w przypadku K2 mamy czołkę z dłuższą lufą. Ona ma więcej kalibrów. Jednak Amerykanie stwierdzili, że w przypadku Abramsów nie pójdą ścieżką na przykład, która jest realizowana przez Leopardę, czyli wydłużamy lufę. No ale na początku borykamy się z drganiami, z tego typu problemami, tylko idziemy w lepsze Amo, a dzięki temu możemy mieć odpowiednie parametry. I w przypadku K2, jeśli chodzi o te możliwości samej armaty, to one mogą być troszkę lepsze. Niezdecydowanie, nie bardzo, tylko mówimy tutaj o procentach. Właśnie ze względu na tą długość. Tu bardzo dużo zależy oczywiście od AMO, od tego, co tam załadujemy. No i to jest coś, o czym należy pamiętać: że to jest ta podstawowa rzecz, która jest tym, co przekłada się na tą siłę ognia zaraz po oczywiście systemie kierowania ognia, ponieważ wiele osób nie dostrzega tego, koncentruje się na tej armacie, a zapomina, że sama armata. To sobie może, jeśli w odpowiedni sposób się jej nie nakieruje, nie ustabilizuje, no i tego zagrożenia nie wykryje, nie zidentyfikuje. I tutaj, jeśli chodzi o systemy kierowania ogniem, to ten amerykański system, to znaczy system, który jest zainstalowany na Abramsach, jest tym najlepszym, co trafiło na Abramsy. Tylko, że według niektórych tutaj, tu jest niestety bardzo dużo takiego domyślania się. Jak w wielu rzeczach, gdy mówimy o czołgach, o sprzęcie, który jeszcze nie został, którego dane techniczne jeszcze nie wyciekły, czy też no, nie mamy tych pełnych możliwości. Ale według wielu ludzi, to właśnie w przypadku czołgów K2, ten system kierowania ogniem, jego możliwości plus te przyrządy obserwacyjne, które posiada ten czołg, są na wyższym poziomie niż w przypadku Abramsów. Niektórzy dodają tutaj również to, że jest zawieszenie hydropneumatyczne i że to też oczywiście przekłada się na lepszą stabilizację. Pomijają oczywiście samą stabilizację, która w obu czołgach jest na bardzo dobrym poziomie. Tylko, że właśnie jest wiele wskazówek na to, że naprawdę ten system kierowania ogniem w przypadku K2 jest bardzo dobrze opracowany, i to jest jeden z tych topowych systemów kierowania ogniem. I chociaż tutaj, według większości informacji, ale nie specjalistów, ponieważ mamy grup, wiele grup specjalistów, fanów jednego rozwiązania, drugiego, trzeciego, czwartego, i oni się tak gryzą. To na przykład leopardy dwójki w tych najnowszych wersjach jednak przewyższają tutaj poziom K2. Tak wrzucę to, żebyście mieli o czym dyskutować w komentarzach. Ale jeśli się to potwierdza, to w przypadku K2 ten system kierowania ogniem, przyrządy obserwacyjne mogą być lepsze niż w Abramsach nawet w tych najnowszych wersjach. No, nie dziwota, leopardy mają lepsze systemy, najprawdopodobniej japońskie czołgi również, i challengery trójki też będą miały lepsze systemy, więc to nie jest coś, co powinno nas zaskakiwać. Więc, gdy spojrzymy na siłę ognia, to tutaj pewną przewagę mogą posiadać K2. Niezdecydowaną, nie jakąś bardzo dużą, ale jednak tu może być pewne wskazanie na czołgi K2. Te, oczywiście, gdy mamy odpowiednie AMO. Gdy tego nie ma, no nie mówiąc o tym, że tutaj siła ognia to również współpraca pomiędzy czołgami, ponieważ czołgi samotnie nie powinny działać, i to jest największy błąd wsparcie piechoty, ponieważ czołgi nie powinny samotnie działać. Teraz przejdźmy do opancerzenia. No i tutaj wynik jest 0-jedynkowy. No może nie 0-jedynkowy, ale przewaga po stronie Abramsów jest zdecydowana. I nie chodzi tu tylko o tą izolację AMO. Tu nie chodzi tylko o to, że to Amo jest oczywiście odizolowane od załogi. Tu nie wspomniałem, że w przypadku K2 oczywiście mamy trzyosobową załogę, w przypadku Abramsów cztero, że w przypadku K2 mamy automat ładujący, który też potrafi być fajnym rozwiązaniem, ale niektórzy wskazują, że właśnie ten ładowniczy też jest elementem, który chociaż zwiększa załogę, liczebność załogi o tego jednego człowieka, to też może być tym czynnikiem bardzo dobrym. No, ale jeśli chodzi o opancerzenie, to po pierwsze, Abrams ma izolację AMO. Po drugie, jest czołgiem zdecydowanie lepiej opancerzonym. Ma o wiele mniej tych stref osłabionych. On w o wiele szerszym zakresie ma lepsze opancerzenie. W przypadku K2 jest to dosyć ograniczone i tych stref osłabionych jest sporo. Dodatkowo, chociaż Abrams też, jak właściwie każdy czołg, no, może z jednym wyjątkiem, o którym nie będziemy mówić z różnych powodów. Dlatego zapraszam do wsparcia tego kanału, żebym nie musiał się ograniczać do nie mówienia o wielu rzeczach. O, może tak to nazwijmy, z obawy o wyświetlenia i istnienie kanału i utrzymanie się tego kanału. To w przypadku jednak K2 ta ochrona boczna jest na o wiele niższym poziomie niż w przypadku Abramsa. Z przodu jest to samo. Ogólnie, jeśli chodzi o opancerzenie, przeżywalność konstrukcji i załogi, K2 jest czołgiem gorszym. Wynika to oczywiście z założeń, jakie przyświecały tej konstrukcji oraz z tego, że w Abramsie poświęcono dużo więcej, jeśli chodzi o masę, na rzecz lepszego opancerzenia. I tak, oba czołgi mogą mieć systemy aktywnej obrony w przypadku Abramsów system ten najpopularniejszy który już jest z nim zintegrowany trzeba by go kupić w przypadku K2 ten system pierwszy który można powiedzieć został stworzony okazał się systemem o niewystarczająco dobrych osiągach no a teraz ma być znowu skonfigurowany z tym systemem z którym jest zintegrowany Abrams a tu zadam pytanie jak nasz program programy wręcz systemów aktywnej obrony, które były dosyć zaawansowane, no ale jak to u nas się lubi robić. Nie zrobicie najlepszego systemu na świecie, jeszcze jest polski, no to wynocha. Kupimy coś z półki. Niewystarczającą ilość, bez spraw, bez licencji, płacąc pięć razy tyle, nie denerwujmy się. Więc gdy chodzi o opancerzenie, o jego grubość, o jego jakość, o to jak przekłada się to na przeżywalność tych konstrukcji, Abrams jest czołgiem zdecydowanie lepszym. Wynika to z jego konstrukcji, wynika to z jego masy, chociaż pamiętajmy, tu muszę kiedyś taki materiał, ale to będzie na moim drugim kanale. Dlaczego większa masa nie zawsze, czy też wzrost masy nie zawsze oznacza, że ten poziom opancerzenia będzie lepszy, ponieważ jeśli chodzi o pancerz, może on być zdecydowanie lżejszy, ale może mieć lepsze parametry. No tylko, że tu wchodzi już cena i technologia. Więc w drugim punkcie zdecydowana przewaga po stronie Abramsów. I nie patrzmy na to, co się dzieje na wschód od nas. Tamte Abramsy były używane w ogóle w oderwaniu od jakichkolwiek zasad. No, była potrzeba chwili, takich używano. No, ale używano pojedynczych sztuk na otwartej przestrzeni, bez żadnego wsparcia, bez żadnej osłony. No wiadomo, potrzeba chwili, ale to jest bardzo prosty przepis na katastrofę. Więc jeśli chodzi o pancerzenie Abrams bezkonkurencyjne, jeśli chodzi o ten parametr. Jeśli natomiast chodzi o mobilność, to tutaj są to oba czołgi wyposażone w 1500 konne silniki. W przypadku Abramsów oczywiście tutaj mamy ten słynny silnik turbinę, która jest obwiniana o niesamowicie wielkie spalanie. Chociaż gdy spojrzymy na to spalanie w terenie a na spalanie innych silników, też 1500-konnych, są różnice, ale nie aż tak duże, jakby się niektórym wydawało. Natomiast w kadwójkach mamy sprawdzone MTU, tylko że wchodzi ich własne rozwiązanie, cięższe i nie wiemy, jak tam z tym silnikiem jest. Podobnie, że jest bardzo dobrze, nie wiemy. To opóźnienie kadwójki, ona miała trafić do produkcji o wiele wcześniej, właśnie wynika z problemów z silnikiem, własnym silnikiem i transmisją. No ale te pierwsze transze K2 to oczywiście silnik MTU, transmisję ręka. Bajka, jeśli chodzi o możliwości. I MTU należy już do Brytyjczyków, dla tych, którzy nie lubili MTU, ponieważ należał do pewnego państwa, no ale tak to wygląda. Tylko, że my tutaj nie patrzymy na możliwości przez pryzmat państw, tylko przez pryzmat możliwości. O tym, jak te państwa FA powinny wpływać na ocenę Produktów będzie w tym materiale, materiale jeszcze pod koniec, jak widzę, po mojej rozpisce. Jeśli chodzi o mobilność, tu jednak pewną przewagę posiada K2 ze względu na niższą masę. Ponieważ nasze Abramsy Sep V3 będą ważyć 66-67 ton, te, które kupiliśmy K2, ważą 55-56 ton. Kiedy je doprowadzimy do takiego stanu, żeby to opancerzenie przynajmniej w minimalny sposób. Spełniało wymagania, to już mówimy o 61,2 tonach, więc ta mobilność będzie troszkę jednak gorsza niż w tym czystym wariancie, ale jednak tutaj mówimy o tym, że ta mobilność i ze względu na niższą masę jest lepsza w przypadku K2, ale nie jest to zdecydowana różnica, ponieważ w przypadku Abramsów ta mobilność i tak jest na bardzo wysokim poziomie. Tam nie ma problemów, żeby ten silnik na przykład generował 1800 koni. W przypadku silnika MTU 1800 KM, 2000 KM też jest jak najbardziej w zasięgu tej jednostki. Tylko, że to będzie wpływać oczywiście i na żywotność silnika, i na przeniesienie napędu, na transmisję, na wszystko. Ale tutaj malutki plusik po stronie K2. Więc minimalna przewaga, jeśli chodzi o siłę ognia, po stronie K2. Ale nie wynikająca o tyle z tej armaty, co tych przyrządów obserwacyjnych SKO, i tutaj duże zastrzeżenie, jeśli to, co się mówi, jest prawdą, ponieważ tutaj może być dużo niedomówień. Jeśli chodzi o opancerzenie, no to tutaj K2 przegrywa i to bardzo mocno, jeśli chodzi o opancerzenie i przeżywalność. To jest zdecydowana porażka. Jeśli chodzi o mobilność, tutaj ze względu na niższą masę, zawieszenie hydropneumatyczne, chociaż tu też są różne opinie, no ale raczej pozytywne, to lekka przewaga czołgów K2. Więc gdyby tak porównać te dwa czołgi, to są to czołgi zupełnie inne, budowane w zupełnie innych, według zupełnie innych założeń. I to wychodzi w tym porównaniu: maksymalna przeżywalność kontra niska masa i próba nadrobienia tej. Z tego słabego opancerzenia poprzez dobre możliwości, bardzo dobrą mobilność oraz oczywiście duże możliwości, jeśli chodzi o zwalczanie przeciwnika. Tu ciężko wybrać, który czołg jest lepszy. I ten i ten ma pewne przewagi. Taki Abrams z systemem kierowania ogniem od K2 byłby bardzo fajnym rozwiązaniem, jeśli ten system jest naprawdę taki dobry. A co ciekawe, Abrams, gdyby jego producenci chcieli i by miał zawieszenie hydropneumatyczne, jest ono opracowane. Silnik diesla też jest stworzony od lat. Automat ładujący jest stworzony, więc ten Abrams M1A3 właśnie będzie takim lżejszym z bezzałogową wieżą, z automatem ładującym i może ze silnikiem diesla. Więc czy czołg K2 jest lepszy od czołgu Abrams? Tu nie da się odpowiedzieć na to pytanie. Można by zadać pytanie, w którym z tych dwóch czołgów yy, można by chcieć siedzieć, gdyby doszło do najgorszego? I tu zdecydowanie mamy Abramsa. Ta przeżywalność, ochrona, opancerzenie jest tutaj no, na niesamowicie wysokim poziomie. Ale K2 też ma swoje zalety. Po prostu inne podejście do tematu. Tylko, że w przypadku obu czołgów no, do końca nie wiemy, to dopiero wychodzi w trakcie użytkowania tych czołgów, ponieważ jak wiecie, są to czołgi z zewnątrz. A sprzęt kupowany z zewnątrz u nas nie musi być dokładnie sprawdzany, bo oni nam powiedzieli, że tak będzie działać. Pomimo tych wielu problemów wynikających z tego, że K2 na przykład dopiero wchodzi do produkcji, on nadal ma szereg problemów. No ale jakbyśmy poddali te czołgi takim badaniom, to by się okazało, że one. Nie można ich kupić, bo należy wprowadzić tak dużo zmian. I to dotyczy obu konstrukcji. Chociaż oczywiście, Abrams jako bardziej dojrzały jest konstrukcją bardziej dopracowaną. I nie, K2 nie jest nowszym typem, nie jest czołgiem kolejnej generacji. Nie. To jest nadal trzecia generacja. Z wszystkimi ograniczeniami wynikającymi z budowy, według jakiej są zbudowane te czołgi trzeciej generacji. I. Tu pojawia się inne pytanie, które już lekko w tym materiale poruszyłem. Pamiętajmy, że czołg jako sama maszyna wyrwany z systemu, to możemy sobie tak mówić, tacy fani czołgów mogą mówić: tutaj lepsze opancerzenie, tutaj lepsze SKO, tutaj lepszy przyrząd obserwacyjny dowódcy, a tutaj jeszcze mamy 35 mm lepsze opancerzenie boku pojazdu. A w rzeczywistości to jest system. System, na który składa się to, gdzie jest ten pojazd serwisowany, ile kosztuje jego utrzymanie, czy mamy bazę części zamiennych, czy możemy go modernizować, czy możemy na nim wprowadzać zmiany, i czy od początku był taki, jak trzeba. I czy zbudowaliśmy tą całą otoczkę, czy kupiliśmy AMO, czy mamy prawo do tego AMO, i jak to przekłada się na możliwości, a gdzie łączność, która musi być nasza, wpięcie w BMS, czyli ten system, który tym wszystkim zarządza. I dlaczego, chociaż potrafimy, nie opracowujemy go samodzielnie, chociaż robimy tego typu systemy, a zdajemy się na systemy zewnętrzne, i to czyni czołg skutecznym. Nie taka konfrontacja, jaka była przed chwilą, tylko właśnie, czy zbudujemy odpowiedni system do tych czołgów tą całą otoczkę, bez której to nie działa. Jak wszystko. I tu często podkreślam, że bez załogowcy też bez systemu nie zadziałają, gdy ktoś nie dowiezie tych operatorów w odpowiednie miejsce, nie zapewni im odpowiedniej osłony, baterii, współpracy z innymi elementami, to one też nie będą działać. Trzeba zbudować system. Więc dwie bardzo dobre konstrukcje, zupełnie inne konstrukcje. W przypadku K2 jeszcze należałoby sporo zmienić żeby to był czołg taki, jaki moglibyśmy chcieć. Czyli ta wersja PL dopancerzona, fajnie jakby z naszym systemem aktywnej obrony, no ale jest nasz, więc nie ma chęci, żeby został dokończony. Oraz, co bardzo ważne, z, no wiemy z czym. Część tych elementów powinna być produkowana u nas. Czy lepiej mieć te K2 z silnikami MTU i rękiem? Czy tymi rozwiązaniami południowo-koreańskimi? Jeśli nie mamy licencji na ten silnik i transmisję południowo-koreańską, wolałbym ręka IMTU. Niestety. Dwa doskonałe czołgi. Topka, jeśli chodzi o świat. Oba mogłyby się znaleźć w top 5, jeśli chodzi o czołgi w obecnych czasach. Raz, dwa, trzy. Tak, top 5, bez problemu. Musiałem sobie policzyć. Ale tak. Pewne przewagi K2, pewne przewagi Abramsa i patrząc na te czołgi trzeba pamiętać, K2 trzeba dopracować i wszystko to zależy od tego co jak przełoży się zakup tych czołgów jednego i drugiego na możliwości serwisowe, takie rzeczy. Ponieważ później koszt pójdzie do góry ich utrzymania i skończymy tak jak zawsze, czyli że sprawność 30-kilku, 40-kilku procentowa i najlepszy czołg na świecie, a my nie możemy z nim nic zrobić, bo nie ma do niego części. Albo nie możemy go zmodernizować. Ok, kończmy. Bardzo dziękuję Wam za uwagę, dziękuję wszystkim wspierającym. Dzięki Wam mogą pojawiać się takie materiały. Do zobaczenia i usłyszenia ponownie.